Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się utworzeniem pierwszego połączenia między naszymi klientami. Także nie przedłużając, zaczynajmy i zapraszam Was na film. Ok, słuchajcie, zaczynamy. W pierwszej kolejności musicie sobie otworzyć w edytorze swojego kodu folder naszego projektu, czyli robimy file, open folder. No i wskazujemy folder, który będzie folderem naszego całego projektu. Robimy OK. No i jak widzicie, ja tutaj mam otwarty kod z poprzedniego odcinka, gdzie mówiłem o skryptach bashowych i utworzyliśmy sobie tutaj pliczek do kompilacji. W pierwszej kolejności wejdziemy sobie na stronę sfml-a. Ja będę z niej korzystał, to nie jest tak, że ja ten projekt już mam przygotowany po prostu i będę tylko kopiował kod i go wyjaśniał. Po prostu będę go pisał razem z Wami i będę korzystał z dokumentacji sfml, ponieważ no, nie ma opcji, żeby wszystko zapamiętać, jak co w jakiej bibliotece działa. Nas będzie interesować tutaj network model i komunikacja przy pomocy socketów. SFML umożliwia nam komunikację przy pomocy protokołu TCP lub UDP. Ich różnice, no nie będę ich wyjaśniał po prostu w tym odcinku, bo nie o tym jest. Powiem tylko tyle, że my użyjemy sobie nie TCP, a UDP, ponieważ na początek będzie nam po prostu łatwiej z tego skorzystać. Potrzebujemy do naszego kodu na pewno dołączyć biblioteki, z których będziemy korzystać, czyli te biblioteki i SFML-a. Na pewno musimy dołączyć tą linijkę include SFML network. Dzięki temu będziemy mogli tych funkcji sieciowych używać. I druga sprawa to jest include SFML system HPP. Kolejnym krokiem będzie stworzenie sobie soketu oraz zbindowanie go z odpowiednim portem. Skopiujemy sobie na razie tutaj te linijeczki, wkleimy zamiast singeta, albo zrobimy tak, że singet wyrzucimy na koniec naszego projektu. No i teraz tak, jak to wygląda? Tworzymy sobie socket i tutaj będziemy bindować go z jakimś konkretnym portem. Tutaj mamy IFA, który pozwala nam sprawdzić po prostu, czy to bindowanie przebiegło pomyślnie, czy nie, i w razie czego możemy tutaj zwrócić błąd. No właśnie, ale co z tym portem? Piszemy jeden program dla dwóch różnych tak naprawdę portów. A ten port jest przekazywany jako argument, jak już wspominałem, i jest przechowywany tutaj w argument od i. Bindując nasz socket na konkretny port, będziemy po prostu zamiast sztywno wpisanej liczby używać argumentu, który jest tutaj sczytany, czyli który jest zapisany w tablicy RGW. Otóż problem jest taki, że jeżeli po prostu podamy jako argument element naszej tablicy, już mówię dlaczego jeden. Zrobiłem po prostu wcześniej testy i nasze parametry, które tutaj podajemy, są zapisywane po prostu od pierwszego, a nie od zerowego elementu tablicy. Czyli jak wpiszemy tu 0, to niestety nie zostanie ten parametr poprawnie sczytany, więc musimy po prostu tutaj wstawić element pierwszy. No ale jak widzicie, coś nam tu podkreśla i w momencie, gdy najedziemy sobie na kod błędu, znaczy na wyjaśnienie tego błędu, widzimy, że po prostu jest niespójność typów, ponieważ potrzebujemy argumentu typu onSignetShort, ponieważ metoda bind przyjmuje właśnie tego typu parametr, a my tutaj chcemy przekazać typ char. Także jest problem. I rozwiązaniem tego problemu jest taka linijka, którą dla Was znalazłem. Oczywiście na Stack Overflow, no bo gdzieżby indziej. I możemy sobie tutaj zrobić port. Co się tu dzieje? Tworzymy sobie zmienną typu onSignetShort, którego potrzebujemy. No i taką właśnie funkcją konwertujemy, rzutujemy dokładnie, element naszej tablicy typu char na element onSignetShort. I w tym momencie jako parametr wpiszemy sobie po prostu nasz port. Tutaj
port. Tutaj możemy sobie wpisać jakiś nasz kod błędu, czyli na przykład bind error end line. Takie cyouty są bardzo przydatne po prostu, bo ułatwiają proces debugowania potem kodu. Także robimy sobie tutaj, w momencie gdy to bindowanie się nie pojawi, nie powiedzie, no to wpisujemy sobie bind error, a jeżeli się nam powiedzie, no to po prostu wypiszemy sobie nasz port, na przykład bind port, już piszmy po angielsku wszystko, trzymajmy się jakiejś jednej konwencji, end line. Dobra, no i w tym momencie nasz kodzik powinien przyjąć argument i zbindować port. Także kompilujemy sobie bind port 5000, bind port 6000. Także jak widzicie, wykonała nam się ta część ifa, czyli mamy pewność, że socket został poprawnie zbindowany. Możemy sobie to na razie zamknąć. Co dalej? Na razie tylko zbindowaliśmy port. Chcemy oczywiście zrobić coś więcej. Czy interesuje nas sending and receiving data? Otóż funkcje tutaj w SFML-u pozwalają nam na odbieranie i wysyłanie danych, które są zawarte w tablicy znaków po prostu. Także wielkość tej tablicy jest tak naprawdę takim, możemy to nazwać, wielkością naszego bufora wysyłania. Także to będziemy sobie ustalać na sztywno i po prostu będziemy to wysyłać. Także interesuje nas na pewno ten kawałek kodu, bo jak widzicie, tu jest dla UDP socket. Także to sobie kopiujemy. Na razie sobie też po prostu wkleimy. Później podzielimy sobie jakoś ten kod na odpowiednie funkcje, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Na razie chcemy po prostu osiągnąć nasz dzisiejszy cel, czyli jakieś wysłanie i odebranie tych danych. Na razie te dane będą niezmienne. Wstawimy sobie po prostu tutaj wiadomość. Teraz tak, jednym z parametrów jest adres IP. No to, jak już wiecie z poprzedniego odcinka, działamy na pętli zwrotnej, czyli jest to adres 001. No i teraz pojawia nam się port. Jest to port, pod który chcemy wysłać dane, a nie pod którym będziemy odbierać. I teraz właśnie jest problem taki, że jeden klient nie zna portu drugiego klienta. Żeby to rozwiązać, my na potrzeby jakby tego projektu na razie rozwiążemy sobie to w bardzo taki prosty sposób, taki trochę toporny. Użyjemy sobie ifa do tego. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ będzie to działać tylko i wyłącznie dla naszych portów, które teraz wpisujemy, i tylko dla dwóch klientów. Także na razie zrobimy po prostu taki, na potrzeby testu, na potrzeby pierwszego filmu, użyjemy sobie takich sztywnych portów, a później pomyślimy, jak to zmienić tak, żeby ten kod po prostu był troszeczkę ciekawszy, żeby za jakiś czas być może mógł on działać w roli klienta przy komunikacji nie tylko peer-to-peer, ale też przy komunikacji jakiś klient-serwer, przy większej ilości klientów. Także będziemy to potem rozwijać. Spokojnie, na razie napiszemy sobie ifa. Odwołując się do naszego portu, tu nie możemy mieć tych samych nazw zmiennych, port socket. Zmienimy sobie tutaj nazwę zmiennej po prostu, żeby nam się te zmienne nie powielały. A tutaj będzie nasz port docelowy. No i tak, zrobimy sobie ifa. Jeżeli nasz port socket jest równy 6000, no to nasz port docelowy będzie równy 5000. W przeciwnym wypadku, czyli też dopiszemy sobie tego ifa,
żebyśmy wiedzieli potem, o co chodzi. A jeżeli będzie 5000, no to nasz port docelowy będzie 6000. I tak jak mówię, jest to bardzo na sztywno, ponieważ jeżeli tutaj byśmy zmienili porty, z którymi naszych klientów włączamy, no to ten element kodu niestety już by tak naprawdę nie zadziałał. Więc jest to takie doraźne tylko rozwiązanie, które będziemy sobie z czasem modyfikować. Tutaj mamy funkcję z SFML-a, która nam wysyła metodę obiektu socket. Jako parametr przyjmuje ona data, czyli naszą wiadomość, wielkość wiadomości, którą chcemy przesłać, czyli jest to wielkość naszej tablicy, IP klienta docelowego oraz port klienta docelowego. Jeżeli wysłanie się nie powiedzie, oczywiście napiszmy sobie send error and line. No, smutna buźka. W przeciwnym wypadku zrobimy send success. OK. Sprawdźmy w takim razie, czy nasze dane udało się wysłać. Skompilujmy sobie nasz kod. Send success. Send success. Czyli wychodzi na to, że dane zostały wysłane. No właśnie, ale nie mam żadnego potwierdzenia, że te dane do drugiego klienta doszły. Więc poza wysłaniem przydałoby się jeszcze zrobić odbieranie danych. Do odbierania służy bardzo podobna funkcja tak naprawdę. Na razie też sobie skopiujemy i wkleimy. I zaraz tak naprawdę będziemy musieli sobie to troszeczkę podzielić na funkcje. Te zmienne tutaj sobie też muszę dokleić oczywiście. O właśnie, to jedźmy po kolei. To jest to ta sama zmienna, więc też sobie ją zmienimy na R. Będzie to tablica, w której zostaną przechowane dane, które nasz klient odbierze. Size T received jest to zmienna, która przechowa wielkość odebranych danych, a IP sender no to przechowa nam adres, a port, od kogo te dane odebraliśmy. Oczywiście w przypadku błędu napiszmy sobie receive error, tak żebyśmy wiedzieli, że coś po prostu poszło nie tak. A w przeciwnym razie damy sobie to w else'a, wyświetlimy po prostu te wszystkie odebrane parametry. Zapiszmy w ten sposób stworzoną funkcję. No i oczywiście skompilujmy. O, widzicie, tu mamy send success, ale nic nie odebrano. Tutaj za to mamy problem z wysłaniem, ale udało się odebrać. A o tym, jak to naprawić, powiemy sobie w następnym odcinku. Zapraszam Was na grupę, piszcie komentarze, lajkujcie. No i oczywiście zapraszam również do opisu filmu. Tam znajdziecie linki do kodu źródłowego, który na tym filmie pisałem. Także zapraszam i do zobaczenia. Trzymajcie się.